Pamiętasz pytanie? Mhm. O przyszłym, no. Pytanie o przyszłego prezydenta Rzeczypospolitej, pana Jacka. Niedoszłego i oby nie. Tak. No, a mi tak Jacek tak, się deklarował jako przyszły tam, prezydent. Jak nie ochraniacz już wspomniał, przylepiłem się do niego na chwileczkę. Przewidałem się gdzieś pod kamerami i ktoś mu tam kurwa napisał, że jestem jakimś jebanym konfidentem kurwa z Zabrza, który sprzedał gościa kurwa podczas kradzieży w Żabce na 560 jebanych złotych 7 lat temu. I zrobił z tej kurwa akcji aferę na całą Polskę, największa afera żabkowa kurwa mać. No i co, no ten frajer wyzwał mnie od konfidentów przy oglądalności 500 tysięcy ludzi. Co wkurwiło mnie maksymalnie, wyzwał Arka Tańcule od frajerów, śpiewał mu tam słynne jesteś frajerem za to, że się zadawał ze mną. Ty, przerwę ci na tak? chwilę, bo powiem ci jeszcze coś, mnie ten temat ogólnie to wkurwia, wiesz? Tak, jeżeli mam okazję ja się wypowiedzieć, wiem, że zaraz kończymy ten panel, ale jeśli ja jeszcze się wypowiem odnośnie tak, jak zacząłeś temat sprzedawczyków i konfidentów. Wiesz, o co chodzi? Teraz na tych konferencjach, kurwa, wszystkich, w tych federacjach, każdy jest, kurwa, sztywny, rozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. Ja tylko nie potrafię jednej rzeczy zrozumieć, bo ja jestem chłopem takim, wiesz, trochę ze starych czasów i tak dalej. Jesteś sztywny, tu krzyczysz, kurwa, nikogo nie sprzedać. Znaczy, ja mówię tylko ogólnie, no nie, tak, tam, nie, co niektórzy, nie będę wymieniał. A każdy, kurwa, każdemu wyzywają się, rozumiesz, i za chwilę jest jeb, pozew, jeb, pozew, jeb, pozew. Tak, tak, a za taki pozew, jak lecisz później na wakacje, no to wiadomo, co jest, tak? Przecież. No to chłopie, no jak to ktoś krzyczy, kurwa, po tych konferencjach, że się wzajemnie obrażają, a później ciągają się po sądach, no to wiadomo, no, no to masz właśnie. A później każdy jeden sztywniejszy, kurwa, przez drugiego, no nie? No to masz... Ja nikogo nie sprzedałem, ja nikogo, tak, kurwa, nie dałem. No ale nie, no ale pozew wysłałeś, nie? To no jest to masz przykład Jacka Murańskiego, tak? To mnie, kurwa... w koło, kurwa, od konfidentów no, tak, no, to mnie akurat denerwowało, kurwa, musiałem się na ten temat, wam powiem szczerze, wypowiedzieć. Może to nie jest tutaj akurat adekwatne do sytuacji, ale ja chciałem poruszyć ten temat, rzecz, i w ogóle tyle miałem do powiedzenia. Tak, dziękuję. Popierdolone dzisiaj w internecie i to...